Czyli zobaczcie, człowiek dąży do poszukiwania mądrości i tę mądrość znajduje wtedy, kiedy odkrywa Boga. I mądrym jest ten, kto bierze Boga pod uwagę zawsze i wszędzie. Najmądrzejszym jest ten, kto liczy się z tym, co Bóg mówi. Zobaczcie, że naturalnie jest to już takie bardzo, bardzo mądre, właśnie znów to mądre wraca, gdyż człowiek, który ma do zrobienia pewne rzeczy i ma, nie wiem, jakąś taką radę swoją, to najmądrzejszą rzeczą byłoby radzić się ludzi właśnie mądrych, ludzi, którzy mają wiedzę w danej dziedzinie, ludzie, którzy przeżyli coś, no ogólnie mądry. I teraz zobaczcie, po co mamy radzić się siebie albo wokoło ludzi, skoro mamy do dyspozycji mądrość pochodzącą od Boga samego. Byłoby to głupi po ludzku po prostu. I wiecie, że ogólnie dzisiaj, kiedy jest taki kult wolności absolutnej, to jest oczywiście zgubne i nieprawdziwe, to ludzie mówią, a będę podległy Bogu, to będę pomniejszony, będę małym człowiekiem, nie będę musiał się rozwijać. Nie? To oczywiście ludzie powtarzają za kimś, ten ktoś to jest Nietzsche. Nietzsche mówił, żeby zabić ojca. Nie, to Nietzsche mówił, zabić ojca. Dlaczego? Bo ojciec nie pozwala mi się rozwijać. Nie? A nawet jest taki ksiądz mi opowiadał, że był na Uniwersytecie Katolickim na wykładzie w Rzymie i no i właśnie powiedział, że taki wykładowca, zakonnik pokazywał coś takiego, że tak rozłożył ręce i mówi tak: z jednej strony trzymam się Słowa Bożego, z drugiej strony trzymam się tradycji Kościoła. I co? Nie mogę iść naprzód. Trzeba zerwać jedną ze Słowem Bożym, drugą z Pismem, z tradycją. Jestem wolny, żeby iść naprzód. To jest ta ideologia właśnie takiej wolności absolutnej, która jest po prostu no, głupotą. Ale dzisiaj nie coś takiego mamy w sobie, że będę Boga słuchał, bo to nie będę musiał się rozwinąć, jak będę chciał. Będę takim małym synkiem do pokrepywania na przykład. Nie? Idź tam, to pójdę. A co ja zrobię? Ja też coś chcę zrobić. I teraz słuchajcie, święci fajnie powiedzą, że bycie posłusznym i słuchanie kogoś głupiego to dla nas umniejszenie. Ale słuchanie kogoś najmądrzejszego, najcudowniejszego, kto jest samą miłością, to dla nas wywyższenie. To jest bardzo ważne, bo ludzie się mają taki obraz Boga i mówią, ty to się nigdy nie rozwiniesz. Ty będziesz zawsze taki mały. A mówimy, ale zobaczcie, że w argumentacji ktoś mówi, a czemu tak robisz? Bo Bóg tak powiedział. To nie ma własnego zdania, powtarza po Bogu, coś takie bzdury. Nie. Powiedział to Bóg, który przewyższa wszystko mądrością, który mnie kocha, który jest tym, który powołał mnie do życia, który zawsze chce mojego dobra. Dlatego my jesteśmy ulegli Panu Bogu, chcemy Go słuchać i tęsknimy za Jego drogami. Tak powie psalmista, że najcudowniej jest przebywać w przedsionkach Państwa. Najcudowniej, najlepiej. Zresztą powiem Wam, że dzisiaj to trzeba o tym pamiętać, że dzisiaj naprawdę trzeba ludziom proponować modlitwę, adorację, bo my dzisiaj Pan ma tak wiele cudów, wiele takich łask, że ktoś przyjdzie, przywiedziony przez kogoś i ktoś się przemieni. Ja sam w swoim życiu takie kilka razy takie coś miałem, że choć nie wierzysz, choć pomodlimy się i uwierzysz. Widziałem to na własne oczy. Nawet ktoś mówił. Albo znam też takie przypadki, że ktoś mówi,
Chodź, przyjdź na kilka minut przy Najświętszy Sakrament, a Bóg odmieni twoje życie. Ktoś mówi, o Boże, może nigdy mnie nie. Nie? A po co to ryzykować? A zgadzi się na Kościoła. Nie? No chodź przy Najświętszy Sakrament, Bóg cię uzdrowi. A jak nie uzdrowi? Nie? Nie, nie wolno tak mówić. Brak wiary po prostu. Nie? Przyjdź przed Jezusa, a Bóg, słuchajcie, mamy tak mówić przy Najświętszy Sakrament na plaży. Przyjdź na chwilę do Kościoła, tam jest Jezus wystawiony na Najświętszym Sakramencie. Otwórz przed Nim swoje serce, a Bóg odmieni twoje życie. To są słowa wiary. Nie, ale tak, a może nie to. Nie, nie będziemy tego robić, nie będziemy ryzykować. Są bzdury właśnie. A Pan czeka bardzo mocno na takie właśnie szalone, odważne rzeczy. Zobaczcie, jak to jest przeciwne, my dzisiaj o tym mówiliśmy jakoś, że cuda się dzieją wtedy, kiedy no właśnie oddajemy Bogu coś. Dopiero dzieją się wtedy cuda. Dopiero Bóg może działać. To jest takie niezwykłe po prostu, że Bóg czeka na coś takiego. No dopóki my będziemy dla siebie ubezpieczeni, będziemy planami dla siebie, będziemy samowystarczalni, Zosia, Samosia, to wtedy Bóg co ma zrobić? Dlatego cudowność tych czasów polega na tym, że świat się ma źle i w tej biedzie swojej musi zrozumieć, że Bóg tylko może pomóc. Nie? Bóg tylko może coś zrobić. Także zobaczcie, w tej Księdze Mądrości, co jest niezwykłe? Że tutaj jest dużo śmierci w Księdze Mądrości. Że bez Boga umrzesz w człowieku. Bez Boga nie dasz rady. Bez Boga nic nie zrobisz. Bez Boga twoje życie nie będzie przygodą. Bez Boga właśnie nie pójdziesz do życia wiecznego. Nie będziesz zbawiony. To mówi człowiek mądry. Zobaczcie, kapłan starszy, mówiłem starszy. Nie piszmy się. Starsi. Mimo młodego wieku. Bo głosili naukę najmądrzejszą. Co jest najmądrzejsze? Bez Boga nic uczynić nie możesz. Trzeba ludziom to mówić. Znacie, czasy są takie fajne, że można to ludziom mówić po prostu. Gdybyśmy tylko, słuchajcie, szli przez plażę i mówili nawet tak negatywnie. Słuchajcie, chcemy wam powiedzieć, że bez Boga wasze życie nie ma sensu, rozleci się, to by nawet wystarczyło. Może takie dni będziemy robili, słuchajcie. Jeden dzień, tylko niebo i życie wieczne. Drugiego dnia, bez Boga nic wam się nie uda. I zobaczycie, co się będzie działo. Nie? Trzeciego dnia, kocham Kościół, ciało Jezusa, na przykład. Nie? Tu może byłby największy sprzeciw. Nie? Ale człowiek najmądrzejszy to ten, który wie, że Bóg jest pierwszy. Więcej, że bez Niego nic, zupełnie nic, totalnie nic. A ktoś powie, no ale twój rozum, twoje talenty. Tak, ale te talenty i ten rozum pochodzi od Ciebie, Boże. Nie? Oczywiście, żeby nie być fideistami. 9 rozdział, 13 werset Księgi Mądrości. Kto potrafi rozeznać wolę Boga? Kto zdoła przeniknąć zamiary Pana? Zawodne są ludzkie myśli. Nasze dociekania prowadzą na manowce. I patrzcie, ktoś powie, co? Jak ta filozofii nie ma? Co, nasze myśli prowadzą na manowce? To Duch Święty mówi. Nasze dociekania prowadzą na manowce bardzo często. Śmiertelne ciało jest ciężarem dla duszy, namiot ziemskiego zamieszkiwania krępuje lotność myśli. Ledwie odczytujemy sens rzeczy doczesnych, z trudem docieramy do tego, co jest na wyciągnięcie ręki. Któż więc zdoła zbadać tajniki nieba? Po ludzku jest to bardzo ciężkie, trudne. Powie święty Tomasz z Akwinu, że Pan dlatego objawił się, przyszedł na świat, żeby nie było takiego znoju szukania Boga, żeby to było łatwe, proste, przez Jezusa Chrystusa. Pan po to przyszedł, żeby była powszechność zbawienia. Kościół jest katolicki, powszechne zbawienie dla wszystkich.
Wystarczy zawołać Pana, zawołać Jego mocy, siły, zbawienia i Pan przychodzi. I teraz Księga Mądrości od 10 rozdziału będzie mówiła o ludziach świętych, o ludziach Boga, o tych, którzy za Bogiem szli, którzy za Bogiem nie szli. Mądrość strzegła pierwszego człowieka, ojca wszystkich, gdy był jeszcze samotnym stworzeniem. Nie? Ciekawe. Podniosła go z upadku, dała mu władzę, by panował nad wszystkim. W gniewie odstąpił od niej niegodziwiec, w szaleńczej złości zamordował brata i to go zgubiło. Nie? Odstąpił Kain od mądrości Boga. Przez niego potop ogarnął ziemię, przez synów Kaina. Lecz znów mądrość pośpieszyła z wybawieniem. Na marnym kawałku drewna stała się sternikiem dla sprawiedliwego. W ogóle, słuchajcie, no ja rzadko nawet sięgam po Księgę Mądrości, ale po prostu patrzcie, jakie są słowa niezwykłe. Przez niego potop ogarnął ziemię, lecz znów mądrość pośpieszyła z wybawieniem. Na marnym kawałku drewna stała się sternikiem dla sprawiedliwego. Ona w tyglu narodów połączonych rządzą grzechu rozpoznała sprawiedliwego, Noe. Zachowała go nienagannym wobec Boga i pozwoliła mu opanować nawet ojcowskie uczucia. Ocaliła sprawiedliwego podczas zagłady bezbożnych, uchroniła go, gdy na 5 miast runął ogień. Do dziś jeszcze na świadectwo ich nieprawości dym unosi się nad bezludną krainą. Lot. Przeskoczę troszkę. Pójdźmy dalej. Mądrość zaś ocaliła z nieszczęścia tych, którzy byli jej oddani. Ona bezpieczną drogą wiodła sprawiedliwego, gdy uciekł przed gniewem swego brata. Pokazała mu królestwo Boga i obdarzyła go wiedzą o rzeczach świętych. To Jakub chyba, przed Ezawem uciekający. Gdy chciwcy chcieli go wykorzystać, wiernie trwała przy nim i pomnożyła jego bogactwa, albo Józef nawet. Broniła go przed wrogami, pośród zasadzek wiodła bezpiecznie. W ciężkich zmaganiach obdarzyła zwycięstwem na dowód, że nad pobożność nie ma większej potęgi. To był chyba Jakub, teraz jest Józef. Nie opuściła sprawiedliwego, gdy go sprzedano w niewolę. Józef, patriarcha. Co więcej, ocaliła go od grzechu. Razem z nim wtrącona do lochu, nie odstąpiła go, gdy zakuto go w kajdany, aż wręczyła mu królewskie berło. Dlaczego Józef zwyciężył? Teraz były czytania o Józefie. Bo Bogu zaufał, bo nie współżył z kobietą, która mu się oddawała, kiedy proponowała mu się sama w domu jego pana. Czy zrobił to dlatego, że co, że chciał być lojalny wobec swego pana, tego ziemskiego? Nie. Z powodu Boga to zrobił. Dowiodła kłamstwa szydercom, co go znieważali, a jego obdarzyła wieczną chwałą. Ona wybawiała lud święty, najczystsze nasienie, spod władzy narodu ciemieńców, Izrael i Egipt. Wstąpiła do duszy człowieka oddanego Panu, a on wśród znaków i cudów stawił czoło władcom straszliwym, Mojżesz. Obdarzyła świętych nagrodą za ich trudy, poprowadziła ich cudowną drogą. W skwarze dnia była dla nich cienistą osłoną i blaskiem gwiazd pośród nocy. Przeprowadziła ich przez Morze Czerwone, powiodła przez głębokie wody. Ich wrogów pogrążyła w morskich odmętach, a ich wydobyła z samego dna otchłani. Dlatego prawi zupili bezbożnych i hymnem uwielbili Panie Twoje święte imię. Jednym głosem sławili zwycięską moc Twego ramienia. Mądrość bowiem otworzyła usta niemym, a niemowlęta obdarzyła płynną wymową. Pamiętam taką dziewczynę, która opowiadała mi kiedyś, że nawróciła się bardzo głęboko i miała taką siostrzyczkę, chyba 10-letnią. I pamiętam, jak kiedyś mówiła, że po tym nawróceniu przyszła do domu, modliła się ze swoją siostrą i jej siostra otrzymała dar języków. I to było dawno temu, 25 lat temu. I ona mówiła właśnie, pierwsza zrozumiała te słowa, że niemowlęta będą właśnie uwielbiały Pana, chociaż to już było 10-letnie dziecko.
I zobaczcie teraz, to jest taki przypis autora, tłumacza, ale to jest bardzo ciekawe, 11 rozdział, paradoksy i logika historii zbawienia. I jest taki podtytuł Izrael a Egipt. Izrael wierny Bogu idzie za Bogiem, a Egipt, który Boga odrzuca. Taki fragment tylko. To, czym wrogowie Izraelitów zostali pokarani, dla nich samych w potrzebie stało się krzepiącym darem. Nie? Światłość, ciemność, świat i dzieci Boga, Izrael, Egipt. Egipt zawsze pozostanie tak duchowo, takim symbolem ciemności. Jednym dałeś źródło niewysychającej rzeki, bryzgające krwią, jako karę za skazanie niewinnych dzieci. Drugim zaś strumień wód, jakiego się nie spodziewali. Przepiękne to jest po prostu. Tam właśnie Bóg sprawił truciznę, a tutaj wodę ożywiającą ze skały. Gdy bowiem wystawiasz na próbę, wychowując miłosiernie, dajesz poznać, jak bardzo cierpią bezbożni, osądzeni surowym gniewem. Przeskoczę troszkę. Tutaj jeszcze taka troska Boga, też końcówka rozdziału 11. Cały świat jest dla ciebie jak maleńki ciężarek na wadze, jak kropla rosy, co spada rankiem na ziemię. Nad wszystkimi się litujesz, bo dla ciebie wszystko jest możliwe. Nie skupiasz wzroku na ich grzechach, by dać im możliwość nawrócenia. Kochasz wszystko, co istnieje. Zobaczcie, jak to brzmi nowotestamentalnie. Nie? Księga Mądrości jest jedną z takich najmłodszych ksiąg Starego Testamentu, ale to brzmi bardzo, jakbyśmy już byli w Nowym Testamencie prawie. Kochasz wszystko, co istnieje, nie brzydzisz się żadnym swoim dziełem, bo gdybyś miał nienawidzić któreś z nich, to byś go nie stworzył. Nie? Piękne. Czy mogłoby coś trwać, gdybyś tego nie chciał? Jakże coś by się ostało, gdybyś wciąż tego nie wzywał do istnienia? Troszczysz się o wszystko, gdyż wszystko należy do ciebie, władco, przyjacielu życia. Przepiękne słowa. Władco, przyjacielu życia. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że celem takich rekolekcji jest wzbudzić wiarę. Ten dom nam w tym pomaga, bo jest świadectwem na pewno. Te mury są świadectwem działania Boga. Bardzo, bardzo mocnym świadectwem. To ja zawsze lubię tak, wiecie, takie przykłady dawać, nie? Bo to nas zawsze porusza, nie? Ten krzyż 9 tysięcy. Monstrancja, to jest Pan Jezus, 16 tysięcy. Jedna ławka 4,5 tysiąca. Konfesjonał 12 tysięcy. Mógłbym wymieniać tak dużo. To wszystko Bóg zrobił. Kiedy tylko się modliliśmy, no to takie rzeczy nas przemawiają po prostu. Dla Boga bowiem wszystko jest możliwe. Bóg wszystko zupełnie może. I słuchajcie, my idąc, mamy być właśnie takimi ludźmi. To, co głupstwem jest dla świata, dla nas jest mądrością. Pokładać nadzieję w Bogu, świat to uzna za słabość. Ubezpieczenia właśnie wszelkich rzeczy, które dzisiaj tak bardzo są obecne, są tego przykładem. Człowiek chce pokładać ufność w swoich dziełach, w swoich rzeczach. Gdy tymczasem Księga Mądrości mówi, że najmądrzejszym jest ten, kto pokłada całą nadzieję w Bogu i jest posłuszny Jego słowom. Nie? Stąd też nie ma podwójnego życia. Robię tak, jak mi Bóg powiedział, jak mi Pan powiedział. Tutaj była taka telewizja tutaj była kilka dni temu, taki program robili o domu i właśnie tam rozmawiam z panią redaktor i mówię, że jestem taki smutny, że tutaj Koszalin przygotowuje się do płacenia za in vitro i że będzie po prostu rozłam w mieście bardzo duży.
I od razu było widać, że ona jest z innej opcji. Odwróciła się i koniec. Nie? Świat kieruje się innymi rzeczami. Ale wiele osób głęboko czuje, że Bóg jest właśnie gdzie indziej. Przeczytałem takie pisma błogosławionego Karola de Foucault i słuchajcie, jak on się nawracał, to on przychodził na kilka godzin do kościołów, chodził po kościołach i on nie rozumiał, jeszcze nie był ochrzczony bodajże. Już nie pamiętam, jak to było z tym chrztem. Czy on był ochrzczony jako dzieciak? W każdym razie nie już był ochrzczony, tylko nie wyznawał, nie był świadomy wiary, nie wyznawał. I on w ogóle nie rozumiał, ale się dobrze czuł w kościele. I wiele osób dzisiaj czuje, że tu jest światło, tu jest życie, tu jest moc, tu jest coś innego. Ludzie to czują jakoś. Też trzeba uwierzyć w to, że to serce ludzkie nie da się tak do końca oszukać. Ono będzie czuło. Słuchajcie, mówię to dlatego, żebyście mieli odwagę po prostu. Trzeba mówić odważnie ludziom, że jakby... Ja nawet widzę w swoim życiu, że ja coraz odważniej mówię pewne rzeczy i żałuję, że nie mówiłem pewne rzeczy odważnie. Też często mówiłem odważnie, ale nie tak jak dzisiaj na pewno. I powiem wam, że warto mówić odważnie rzeczy. Że jakby szkoda czasu na mówienie nieodważnie. Żeby ludziom jasno przekazywać zbawienie, światło. Tak jak to mówi właśnie Księga Mądrości. Co chcecie nam powiedzieć? Chcemy powiedzieć, że Jezus cię kocha, że przygotował ci życie wieczne, że ma dla ciebie światło życia i moc, że dla swoich przyjaciół i tych, którzy się zbliżają do Niego, daje przedziwną siłę wewnętrzną, daje odwagę, radość życia, daje siłę na życie, daje prawdziwą miłość, daje miłość, którą świat nie może dać. Ona jest zupełnie wyjątkowa. I nie bój się, że będziesz teraz, nie wiem, porzucić swoją żonę czy męża, bo dzięki Jezusowi będziesz kochał jeszcze bardziej każdego człowieka. To jest takie niesamowite właśnie wśród chrześcijan, że prawdziwość ich życia z Bogiem można mierzyć miłością do człowieka. I to przekonuje świat. To jest zupełnie inne od sekt. Warto kiedyś się spytać, jaka jest różnica między Kościołem katolickim a sektą. Nie? Jakie są różnice? Jest takie fajne opracowanie państwa polskiego nawet z roku 2000 z Ministerstwa do Spraw Wewnętrznych. Pięknie pokazuje, jaka jest różnica między Kościołem katolickim a sektą. Ale my powiemy autentyczność życia, która polega na tym, że właśnie nie podporządkowujemy człowieka ideom jakimś, ale właśnie to, co jest niezwykłe w chrześcijaństwie, że my odnajdujemy Boga w drugim człowieku i służymy Mu jako Jezusowi. To jest bardzo niezwykłe. Także wiem, kim jestem, czyli wiem, jaka jest mądrość, wiem, komu zawierzyłem, za kim idę i chcę dzielić się z ludźmi. Dlaczego? Bo ludzie są nieszczęśliwi dzisiaj w dużej mierze. To nie jest jakby, no może warunek pierwszy, ale chodzi o jakieś zbawienie. Chcemy dać zbawienie innym. Chcemy, żeby ludzie byli szczęśliwi, radośni, żeby poznali tego, który nam przemienił życie, który jest naszą siłą i mocą, który jest naszą radością, który wyrywa z otchłani grzechu, z uzależnień, daje wolność prawdziwą. Chcemy się dzielić Nim, żeby inni byli szczęśliwi. I to jest właśnie ten obowiązek głoszenia Ewangelii. Tak? Zawsze trzeba to na rekolekcjach powiedzieć, takich właśnie rekolekcjach, gdzie przygotowujemy się do głoszenia, że pierwszym zadaniem Kościoła jest głosić Pana Jezusa.
pierwszym zadaniem. Nie ma Kościół innego zadania. Ma wiele innych, ale to jest pierwsze. Głosić Jezusa. Tak jak powiedzą święci, święty Tomasz, że czymś daleko większym jest dać prawdę niż kromkę chleba. Trzeba dać kromkę chleba, ale czymś większym dla duszy człowieka jest dać właśnie kromkę prawdy. Dlatego chcemy iść i głosić. Chcemy iść i głosić, dlatego że Pan do tego wzywa. Idźcie i głoście wszystkim narodom, głoście chrzest i zbawienie w Jezusie Chrystusie. Polecenie główne, najważniejsze Pana Jezusa do apostołów i uczniów. Czyńcie sobie uczniów ze wszystkich narodów. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Uzdrawiajcie, leczcie chorych, wyrzucajcie złe duchy. To wszystko właśnie uczniom towarzyszy, kiedy głoszą Ewangelię. I powiem wam, że ja największe cuda widziałem na ewangelizacjach nadmorskiej właśnie. Na innych też widziałem, ale w ogóle ogólnie na ewangelizacjach. Dlaczego? Bo jest zgłoszone słowo i temu słowu towarzyszą znaki, te ewangeliczne. Powiem wam, że no to wszyscy wiecie, to też mówi się o tym dużo, że w ogóle odnowa w Duchu Świętym, która gdzieś tam nastawiona jest na charyzmaty i tam oni się dzisiaj borykają z tym, że charyzmaty zanikają, tak, że nie ma tych charyzmatów czasami tu i tam, no ale jak nie ma głoszenia, to po co te charyzmaty? Nie? Charyzmaty budzą się najbardziej, mówię, te nadzwyczajne, nie? Kiedy jest głoszona Ewangelia, głoszone zbawienie. Nie ma nic większego od głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny. Oczywiście zaraz ma za tym iść miłość. Tak? Ta miłość też taka, że damy chleb, ale to już przy głoszeniu się dzieje, prawda? Przy głoszeniu to się dzieje. Ale pierwsza rzecz to głosić Jezusa. I chyba rozumiemy wszyscy, że co z tego, że może mieć, nie wiem, pałac, nie wiem, pieniądze, kiedy na przykład nie mamy sensu życia, nie? To jest nic nie warte. To trzeba wypełnić po prostu, nie? Jest taka piosenka, to nie sztuka wybudować dom, ale sztuka wybudować dom, który ma duszę, nie? To jest właśnie niezwykłe bardzo mocno. Cel, sens, to wypełnia wszystko. I my chcemy dać ludziom cel, jakim jest Pan. Nie? Jakim jest nasz Pan. I teraz idziemy jako świadkowie. Nie? My idziemy, bo doświadczyliśmy w Bogu pomocy i siły. Myśmy w Nim odnaleźli. Normalnie, słuchajcie, jeżeli ktoś z was nie doświadczył Boga żywego, to nie powinien iść. To niech zostanie z nami tutaj. Tylko ci mogą iść, którzy doświadczyli Boga żywego. Którzy wiedzą, o czym mówią. Nie? Wiedzą, że Pan dotyka, uzdrawia, leczy, podnosi na duchu, daje siłę i moc. Wtedy, żeby to było autentyczne i prawdziwe. I nie Boga tradycję tylko, Boga żywego. Boga, który właśnie, którego doświadczyliśmy namacalnie w swoim życiu. Wtedy jest, to świadectwo jest autentyczne wtedy, bardzo autentyczne. To jest ważniejsze niż grzechy, bo wiadomo, grzeszymy, upadamy tu i tam, ale musi być spotkanie z Bogiem. I my chcemy po prostu opowiedzieć o tym ludziom. Nie? Ta radość, bo to my mamy takie orędzie radości. Ta ewangelizacja jest takim orędziem radości. My ciągle śpiewamy, cieszymy się. Nie? Ale skąd ta radość? No od Jezusa. Przecież nie będziemy teraz, zobaczcie, na takich świeckich, powiedzmy, rekolekcjach to było tak. Warsztaty pierwsze. Uczymy się śmiać. Nie? Nie? Albo warsztaty drugie.
jak ciągle właśnie pokazać, że jesteśmy uśmiechnięci, radośni, że skrywamy trudy w swoim sercu. A są takie rekolekcje, które tak się dzieją. To jest porażka, co w ogóle jest dalekie od Ewangelii. Jakieś metody, psychotechniki. To jest obce nam. To w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie? Jak ja czasami słyszę, że właśnie do jakiejś tam wspólnoty kościelnej przyjeżdża taki psychomanipulant, powiedzmy, który za to bierze pieniądze i on będzie nas uczył, jakie postawy trzeba mieć. No nie. To w ogóle nie ta droga jest. To musi wypływać z żywego kontaktu z Bogiem. Naprawdę, ja jestem, powiem wam, że znam takie wspólnoty w Polsce. I mi jest przykro, naprawdę jest przykro. To na pewno nie jest ta droga. Metody są ważne jakieś, na pewno są ważne, chociaż tutaj w tym wydaniu naszym są naprawdę na drugim, na 10., 28. miejscu. Ale autentyczność, że po prostu trzeba się wymodlić, spotkać się z Jezusem i Bóg napełnia. I Bóg daje życie. I Bóg daje siłę i moc. Nie? My głosimy wam to, co widziały nasze oczy, mówi święty Jan. Czego dotykały nasze ręce, co słyszały nasze uszy. Wy macie tak to mówić. Nie? A no ale jak zobaczyłeś Boga? Nie? Tu mamy takiego dziadka, takiego najstarszego dziadka i właśnie on kiedyś tak mówi, taka siostra mi zakonna opowiada, no co ten ksiądz mówi, że Bóg mu dał pieniądze? Nie, bo tak mówię, Bóg dał nam pieniądze na to i tamto. Co to? A to, że taka, otworzyło się tak niebo i taka ręka wyszła i dał mu te pieniądze? Ale to poważnie mówił, ale on nie znał przez bardzo długi czas Boga. Żył w osobności gdzieś tam, nie? On tak sobie nie umie tego sobie jakoś wyobrazić po prostu, nie? To było takie rozkoszne. No, ludzie się spytają, ale jak ty znasz Boga? Nie? Jak go spotkałeś? Nie? Modliłem się w kaplicy, wyszedłem po godzinie i byłem odmienionym człowiekiem. Miałem siłę, moc. Nie, nie bójmy się słowa moc. Nie? To jest słowo ewangeliczne. Od Jezusa wychodziła moc, z Niego wychodziła moc. Nie? To właśnie Gwiezdne Wojny trochę nam przekształciły to słowo, ale my się nie boimy tego słowa. Nie? My mamy go używać. Czyli wychodzimy jako świadkowie głoszący Pana Jezusa, naszą największą miłość, naszego Pana. A co znaczy, że twoim Panem jest Pan, nie? Teraz miałem taką sytuację, że byłem w jakimś sklepie i no i tam jakaś kobitka mówi, o, dzień dobry, proszę Pana, a mogę tak mówić do Pana Pan? Tak, proszę księdzu, tak Pan, mogę mówić do Pana? Ja mówię, tak, jestem Panem. Ugryzłem się w język, mówię, tak, może Pani do mnie mówić na Pan. Nie, Pan jest jeden. Co to znaczy, że Pan jest jeden? Że On jest stwórcą mnie, mojej duszy. Ciało mam od mamy i taty, ale ducha stworzył we mnie Bóg. Moje pragnienia niezwykłe stworzył we mnie Bóg. Ten Bóg dał mi niebo. Temu Bogu chcę wszystko oddać, swoje życie całe, swoje myślenie. Ja Jemu się podporządkowuję, zachowuję Jego słowa, bo Jego słowa są życiem. Co to znaczy, że słowa są życiem? Jak je czytam, to one wnikają w moją duszę. Słuchajcie, trzeba takie odpowiedzi mieć. Ale nie nauczyć się, tylko one mają być doświadczeniem. Czytam Słowo Boże i czuję, jakbym tak pożerał to Słowo Boże. Ono się staje mną, moją siłą i mocą. To musi być takie doświadczenie po prostu. Trzeba ludziom mówić jasno. Powiem wam, że tutaj w Domu Miłosierdzia na przykład się bardzo nauczyłem mówić bardzo prosto. Nie? Bo, że, to nie dlatego, że ktoś... Chodzi o to po prostu, że muszą być jasne, proste komunikaty też. Takie jasne, nie? Ale Ewangelia też jest taka prosta. Nie? Ale mówmy po prostu ludziom, odważmy się mówić ludziom prosto. Tak jasno. Wie Pan co? Moje życie się rozwaliło. Umarł mi ktoś najbliższy. Nikt nie mógł mi pomóc. Ale modliłem się. Krzyczałem do nieba i doświadczyłem ogromnej mocy od Niego. To nie jest sprawa psychiki.
jakieś tam, nie wiem, samodoskonalenia się, ale ja wołałem tylko do Jezusa i On niesamowicie mnie podźwignął. Nie? Ja wiem, że jest, On mnie prowadzi. Nie? On zrobił, On mi uczynił wiele rzeczy. Wielkich dzieł Boga nie zapominajcie. On mi uczynił bardzo wiele rzeczy. Nie? Tym, kim jestem tutaj dzisiaj, to dzięki Niemu. Słuchajcie, to jest naprawdę niezwykłe, żeby tak właśnie jakoś żyć Bogiem. Nie? I ta koszulka z Jezusem ma nam w tym pomóc po prostu. Krzyż, medalik. Ja się nie wstydzę Jezusa. Nawet się może zawstydzić, no to nie masz co się wstydzić, bo już masz Jezusa na koszulce. Nie? Już zawstydziłeś się, ale masz Go na koszulce na przykład. Nie? Na habicie, na sutannie. Masz Go już, nie? Wszystko odnosimy do Pana. Wszystko do Niego. Nie? Tak jak tu takie siostry tutaj przychodzą Jezusa Miłosiernego z myśli Bożej i one mówią, one mają taki zwrot, ufajmy Panu. Nie? Dzień dobry, ufajmy Panu. Do widzenia, ufajmy Panu. Nie? To jest bardzo, bardzo niezwykłe. Bóg, który ma przeniknąć wszystko w nas. I słuchajcie, i Słowo Boże jest kluczem po prostu. Jest kluczem. Słowo Boże ma taką niezwykłą moc przenikania, dlatego niech nasze słowa najczęściej mówione do człowieka będą słowami z Pisma Świętego. Bo to jest żywe Słowo Boga. Ewangelia. Pan mówi. Nie? I pamiętajcie, żeby nie mieć takiej pokusy, że tylko na argumenty. Nie. Pan powiedział. I już to Słowo Boże już dotknie jego serca, już tam go złapie, już go tam przydusi, już go tam przemieni po prostu. Pan powiedział. Nie. Ale skąd to wiesz? Pan powiedział. Pan Jezus powiedział. Jezus Chrystus, mój Pan, którego znam, powiedział, że idę przygotować wam miejsce w niebie. Pan powiedział, że jest drogą, życiem i prawdą. Pan powiedział, że jest życiem i zmartwychwstaniem. Kto w Niego wierzy, nie umrze na wieki. Ja w to wierzę. Ta nadzieja mnie niesie przez całe moje życie. Nie tylko argument, ale po prostu słowo. Ja wierzę mojemu Panu. Ja wierzę Bogu, który mnie pokochał, uzdrowił, ożywił. Nie? Także zobaczcie, że to wszystko wynika z tej żywej relacji z Bogiem. Dlatego jak ktoś tam gdzieś się ostatnio może poprzytykał z Bogiem, może gdzieś tam się kłóci, może go zaniedbał, to niech wykorzysta ten czas po prostu na modlitwę. Niech złapie się Pana tak mocno za nogę, żeby właśnie On przeniknął wszystko w naszym życiu. Żebyśmy mogli promieniować Nim. Żeby światłość zdobyła w nas wszystko. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.